Znamy. Dzień dobry, witam wszystkich zebranych. Zapraszam na wielką powtórkę przed bardzo ważnym egzaminem, który tu już za chwilę, powiem to przyszły tydzień. Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj spróbujemy powtórzyć sobie różne kwestie. Będziemy nawiązywać do lektury Mały Książę, bo to jest kolejna lektura, która pozostała w naszym cyklu. Dodatkowo też wykonamy inne zadania, tak aby sprawdzić już w zasadzie na tym finiszu powtórkowym, jak jesteśmy do egzaminu przygotowani. Słuchajcie, chciałam Was poinformować, że też w poniedziałek o 19:30, tuż przed egzaminem, będzie jeszcze jedno spotkanie ze mną. Wtedy opowiem Wam bardziej o stronie technicznej, na co zwrócić uwagę, jak czytać też zadania, jak pracować z arkuszem, bo to będzie za chwilę, pewnie robiliście też takie ćwiczenie, ale ostatnie powtórki też się przydadzą. No i trochę ćwiczeń, ale już typowo w formie zabawy, aby nie stresować naszego mózgu, aby raczej się zrelaksować, pobawić, nastawić pozytywnie, bo tutaj odpowiednie samopoczucie, nastawienie też jest bardzo ważne. Słuchajcie, jeżeli możecie napisać, ujawnijcie skąd jesteście, gdzie mnie oglądacie, bardzo proszę. Czekam na Wasze informacje. Gorzów widzę, tak. Kalisz, Kleszczów, Białystok, Warszawa, Lublin, tak, Kraków, Kalisz, super, świetnie, bardzo się cieszę, że jesteście. Niektóre nazwiska poznaję, witam tym bardziej serdecznie i zapraszam. Słuchajcie, jak zwykle rozpoczynamy od zadania na dobry początek i mam dla Was takie zadanie, żeby uruchomić nasz mózg, zachęcić go do pracy, bo pamiętacie, że jest dosyć leniwy. Słuchajcie, bardzo proszę, poprzestawiajcie te litery w tych podanych wyrazach, tak aby powstały nam nazwy roślin. Bardzo proszę. Jakie macie propozycje? Co to może być? Jakie mogą pojawić się tutaj propozycje? Jeszcze widzę, że niektórzy piszą. Skąd pochodzą? Klon. Świetnie jest. Brawo. Tak. Możecie wszystkie nazwy podawać, które Wam przyjdą do głowy. Czy to będzie nazwa pierwszej, czy drugiej rośliny, czy trzeciej? Dobrze. Świetnie, jest, tak. Klon, sosna. Eukaliptus się pojawia, tak. Jarzębina, Amelka napisała całą nazwę wszystkich, tak. Świetnie. Dobrze, klon. Jesion. Widzę, że w doskonałej formie jesteście. No to teraz słuchajcie. Wy jeszcze piszecie, a ja powoli odsłaniam prawidłowe odpowiedzi, chociaż wyczytałam je z Waszej. To jest klon, sosna, jesion, brzoza. Jest, Kuba wypisał wszystkie, świetny Kuba. Bardzo dobrze. Świetnie Wam poszło, więc myślę, że po tej krótkiej rozgrzewce jesteśmy wszyscy bardzo dobrze przygotowani do tego, aby rozpocząć. Słuchajcie, mówiąc o egzaminie, który za chwilę będziemy pisać, musicie pamiętać, że jeżeli chodzi o krótkie formy wypowiedzi, to może się pojawić zaproszenie albo może się pojawić ogłoszenie. Zaproszenie już omawialiśmy, także myślę, że jesteście przygotowani. Dzisiaj o samym ogłoszeniu. Słuchajcie, to są niewielkie różnice, więc jeżeli pamiętamy tutaj, jak się redaguje zaproszenie, a z tego, co widziałam i pamiętam, radziliście sobie z tym doskonale, z ogłoszeniem również nie będzie problemu. Ale przypomnijmy sobie powoli, jak redagować ogłoszenie. Słuchajcie, więc przede wszystkim ogłoszenie to krótki tekst o charakterze informacyjnym. Przekazujemy jakąś informację, wiadomość skierowaną do konkretnej grupy osób zainteresowań. I teraz możemy, słuchajcie, ogłoszeniu napisać.
poinformować o zgubach, o rzeczach znalezionych, prawda, bo to najczęściej nam się kojarzy z ogłoszeniem, ale również o spotkaniach. I przy ogłoszeniu również występują stałe elementy, podobnie jak zaproszenie. I to słuchajcie jest, kto ogłasza, podobnie jak w zaproszeniu, kto zaprasza. Kogo albo komu ogłasza w tym wypadku. Co ogłasza, czyli o czym informuje. Czas, oczywiście kiedy to będzie wydarzenie, czy kiedy została dana rzecz znaleziona bądź zgubiona i gdzie to będzie. No słuchajcie, taka zasada pięciu palców, kto, kiedy, komu, gdzie i co, prawda? Tu sobie możemy całkiem podobnie przypomnieć, że tak jak zaproszenie, będziemy redagować ogłoszenie, tylko słowo zaproszenie zmieniamy na ogłoszenie. I teraz słuchajcie, mam takie słownictwo, które może nam się przydać przy redagowaniu tego ogłoszenia. I teraz zobaczcie, zamiast zapraszam, to informuję o, oznajmiam, że, no i słuchajcie, słownictwo w zależności od tego, które będziemy wybierać formę, czy będziemy informować o zgubie, czy o jakiejś rzeczy znalezionej, zgubiono, znaleziono. To są takie czasowniki do wykorzystania przy ogłoszeniu. Natomiast słuchajcie, zwroty zachęcające do udziału, bo też w arkuszach egzaminacyjnych pojawiają się polecenia, zarówno w ogłoszeniu, jak i w zaproszeniu, aby zachęcić do udziału w danej na przykład uroczystości, podając jakieś argumenty. I teraz słuchajcie, jakie można użyć zwroty, a później przejdziemy także do tych, czym można zachęcić, jakie argumenty, które będą dla osób potencjalnych uczestników zachętą możemy zaproponować. Kiedy będzie można zobaczyć, obejrzeć, każdy będzie miał możliwość uczestniczyć, informacja jest przeznaczona, na gości czeka wiele atrakcji. To warto sobie zapamiętać ten zwrot, zwłaszcza na gości czeka wiele atrakcji, bo to możecie wykorzystać zarówno w zaproszeniu, jak i w ogłoszeniu. I teraz słuchajcie, mogą być też zwroty zachęcające do kontaktu, bo jeżeli coś zgubiliśmy albo znaleźliśmy, no to też informujemy o tym, z kim należy się skontaktować. Zmartwiony właściciel czeka na informacje, albo na znalazce czeka nagroda. Słuchajcie, napiszcie mi, co wolelibyście, żeby było zaproszenie czy ogłoszenie? Poczekam chwilę na czacie. Co wolelibyście? Co wam sprawia mniejszy problem? Myślę, że tutaj nie ma co mówić, że na przykład ogłoszenie jest trudniejsze albo zaproszenie jest trudniejsze. Są bardzo podobne. Ale co wolelibyście, żeby było? Czy ogłoszenie do zredagowania, czy zaproszenie? Amelka pisze, że zaproszenie, a Wiktor z kolei ogłoszenie. Świetnie. Ja osobiście też jakbym miała, słuchajcie, wybierać, to ja bym wybrała zaproszenie. Chyba częściej po prostu się z tym spotykam. Dobrze, ale zaręczam wam, że jeżeli potraficie napisać zaproszenie, to równie dobrze potraficie napisać ogłoszenie. Świetnie, dobrze. I teraz słuchajcie, mamy taką propozycję. Z arkusza. Napisz ogłoszenie do szkolnej gazetki, w którym zachęcisz uczniów do obejrzenia spektaklu Pan Tadeusz, wybrane fragmenty, w wykonaniu koła teatralnego Maska. I zobaczcie tutaj znowu ten komentarz. Pamiętaj o użyciu dwóch argumentów zachęcających do obejrzenia przedstawienia. Którzy piszą tak jak Hubert, że obojętnie. Też dobrze, bardzo dobrze. Na wszystko jesteśmy przygotowani. Świetnie. I teraz poproszę was, żebyście też mi na czacie napisali poszczególne elementy, czyli zabawimy się w redagowanie naszego ogłoszenia. Nie będziemy go redagować w całości, bo ćwiczymy pewne umiejętności, a w zasadzie całość myślę, że nie jest dla was problemem. Przypomnimy sobie po prostu części składowe. To ja teraz poproszę, żebyście napisali, kto będzie ogłaszał. Kto to będzie? Jak to widzicie, napiszcie mi na czacie. Kto będzie redagował ogłoszenie? Zaraz dojdziemy, Wiktorio, do miejsca i daty. Natomiast kto będzie? Właśnie, pojawia się samorząd szkolny, ale pojawia się, Wiktor napisał, koło teatralne Maska. Tak, słuchajcie, musimy czytać bardzo uważnie. Tu nie ma ani słowa o samorządzie uczniowskim. Jeżeli, słuchajcie, nie wynika to wprost, to wtedy możemy użyć takiego sformułowania. Natomiast tutaj tą osobą, w zasadzie grupą, inicjatywą, która będzie nas zapraszać, w zasadzie ogłaszać, informować o tym spektaklu, o tym wydarzeniu, ja bym nie szła tak daleko, wpisałabym, słuchajcie,
Koło Teatralne Maska. To ono jest najbardziej zainteresowane, żeby ogłosić, ponieważ ono będzie występować. Dobrze, więc wiemy kto. Teraz słuchajcie, komu to ogłasza? Kto będzie odbiorcą tego ogłoszenia? Kogo wpiszemy? Więc pamiętajcie, czytamy dokładnie. Nie było mowy ani o dyrektorze, ani nie było o samorządzie. Zawsze ta informacja wynika z treści polecenia. Więc zostajemy przy kole teatralnym. Dobrze. Kogo zachęcamy? Do kogo jest adresowane ogłoszenie? Świetnie, tak, tu nie ma wątpliwości. Wszyscy wpisują bardzo dobrze. Tak jest. W którym zachęcisz uczniów do obejrzenia, czyli oni są tą grupą docelową, do której skierowani są, skierowane jest to ogłoszenie. Tak jest. Bardzo dobrze. Czyli już wiemy, kto, komu przesyła informacje. Teraz słuchajcie, co to za informacja, co to za wydarzenie, co tu będzie się działo, co napiszemy. Dobrze, tu uczniów mamy zaliczonych, świetnie, bardzo dobrze. Teraz, co to będzie za informacja, o czym informuje szkolne koło teatralne Maska? Tak jest, świetnie. Widzę, że piszecie spektakl, spektakl, tak, słowa zapraszamy, unikamy, staramy się tutaj, bo to jest ogłoszenie, tak. I tutaj jeżeli będziecie podawać, to nie napiszemy tylko i wyłącznie spektakl, tylko proszę podać całą nazwę. Spektakl Pan Tadeusz, wybrane fragmenty, rozumiem, że tutaj mamy wersję skrótową ze względu na pracę na czacie, ale przy redagowaniu ogłoszenia czy zaproszenia pamiętajcie, aby użyć koniecznie całej nazwy. Słuchajcie, tu każdy element ma znaczenie, tym bardziej najgorsze byłoby to, jeżeli potraficie to zrobić, potraficie napisać, zredagować, a tego byście nie pokazali, prawda, nie dostali maksymalnej liczby punktów. Okej, świetnie. No i teraz słuchajcie, kiedy? Kiedy? Ciekawa jestem, co mi napiszecie. Kiedy? Dobrze, świetnie, Oliwko. Tak, Martynko. Dobrze, teraz musimy doprecyzować. Mamy kolejny element, kiedy? W piątek, dobrze. Małgosiu, ale czy wystarczy w piątek? Który piątek? Czyli musimy podać datę. W piątek na przykład 24 marca. Tak, jeżeli Mateuszu nie ma podanej żadnej sugestii, prawda? Więc tą datę możemy wymyśleć. Tak jest. Tak, pamiętajcie, że jeżeli jest to spektakl, on musi mieć nie tylko dzień, ale również godzinę. 20 maja Wiktoria napisała o godzinie 12, świetnie. 16 czerwca o godzinie 16, tak jest. I nie pamiętajcie o godzinie również. Dobrze. Obojętnie rozumiem, że wpisujecie taką datę, jaka wam przyjdzie do głowy. Tak jest. Bardzo dobrze. Marysiu, pamiętaj o tym, że jeżeli piszemy to później na egzaminie pełną nazwę, prawda, czyli podajemy rok, dokładnie z godziną też. Świetnie. To teraz słuchajcie, ostatni element, no bo już wiemy kto, komu ogłasza, co ogłasza, wiemy kiedy odbędzie się to wydarzenie, a teraz słuchajcie, jeszcze musimy podać miejsce, tak aby osoby chętne, w tym wypadku nasi uczniowie, mogli w nim uczestniczyć. Dobrze, i teraz gdzie? I też szukamy tej informacji, czy ona jest w naszej treści polecenia. Jeżeli nie ma, prawda, no to wtedy pozostajemy tak. Świetnie. Szkoła podstawowa numer 1, sala gimnastyczna, nasza szkoła, tak jest. Ale może być to też, słuchajcie, teatr, tak jak ktoś tutaj napisał. Dobrze, świetnie. W Bibliotece Miejskiej super. Fajnie, że kreatywnie różne miejsca się pojawiają. Dobrze. I teraz słuchajcie, jeszcze jedno, bardzo ładnie. W poleceniu pojawia się taki element. Pamiętaj o użyciu dwóch argumentów zachęcających do obejrzenia przedstawienia. I teraz przygotowałam dla nas takie ćwiczenie. Słuchajcie, mamy tutaj różne
przykłady. Mogą być to zarówno ogłoszenia, jak i zaproszenia. Interesują nas argumenty. Bardzo proszę, właśnie widzę, że już piszecie, Anita, na pierwszy punkt, spotkanie z pisarzem kryminałów. Darmowe jedzenie, konkurs z nagrodami. Słuchajcie, trzeba to ładniej sformułować niż darmowe jedzenie. Może poczęstunek, prawda? Może bufet dla wszystkich w ten sposób. I to też dobrze by było, gdybyście sobie zapamiętali, bo to jest uniwersalne. Można wykorzystać w wielu sytuacjach. Dobrze. Mhm. Dziękuję, Olu. Ale napisała, że super tłumaczy. Dziękuję Ci bardzo. Świetnie, tak jest. Mhm. Słuchajcie, generalnie będziemy kończyć koło 8:20. Mhm. Świetnie, w programie poczęstunek oraz drobny upominek. Zobaczcie, to jest taki argument, który można wykorzystać w każdej sytuacji. Dobrze, słuchajcie, a teraz koncert muzyki poważnej. Koncert muzyki poważnej. Przygotowaliśmy się na różne opcje. Konkurs z nagrodami, tak jest. Dobrze. Autografy, świetnie. Loteria, pięknie. Mhm. Swoją wiedzę na temat dotyczący kryminałów, poszerzyć swoją wiedzę, tak jest. Słuchajcie, w przypadku koncertu mogą być płyty, prawda? Mogą być autografy, może być zdjęcie z wykonawcą, tak jest, album z piosenkami, możliwość kupna limitowanej płyty i mały poczęstunek. Świetnie, Kuba. Mhm. Tak. Mhm. Dobrze. Mhm. Jaką lekturę muszę się zastanowić, bo chciałabym to jakoś umotywować. Spróbuję odpowiedzieć, chociaż chyba wydaje mi się, że może pan Tadeusz, słuchajcie. Dobrze, zakup płyty, dobra. Teraz słuchajcie, kiermasz szkolny z okazji Dnia Ziemi. Też widzę, że jesteście bardzo kreatywni, super, więc może wymyślicie coś, co jest związane stricte właśnie z tym świętem. Mhm. Niezwykłych instrumentów, darmowego wstępu dla pierwszych dwóch osób, zdjęcie z wykonawcą w limitowanej płyty, tak. Mhm. O, może jeszcze karaoke, tak, zdobycie książki z opisem ziemi. Piękna propozycja. Mhm. Mhm. Bywały takie okresy, że się powtarzały lektury. Zresztą będziemy jeszcze zaraz o tym też mówić, tak. Mhm. O, świetnie, bardzo mi się podoba propozycja Martyny. Możliwość zakupu ekologicznej torby, wspólnie sprzątanie ziemi. Pięknie, ozdoby z ekologicznych przybyt. Słuchajcie, kreatywność na maksa, posadzenie drzewek, nauka o przyrodzie. Mhm. No to życzę, żeby takie właśnie pytanie było, bo jesteście doskonale przygotowani. Dobrze, wizyta w szkole znanego podróżnika. Quiz dotyczący Dnia Ziemi, tak. Bon do pobliskiego zoo, a także darmowy bufet. Mhm. Mogą też być dziady, bo pytacie o dziady. Mhm. Dobrze. Mhm. Tak jest. No dobrze, i teraz słuchajcie, dyskoteka szkolna zorganizowana przez samorząd uczniowski. No tutaj torba ekologiczna mogłaby się sprawdzić, prawda, ale tu już... Musimy napisać tak, żeby czytający, egzaminator, sprawdzający nie miał, słuchajcie, żadnej wątpliwości, od razu mówił, super, od razu stawiam. Mhm. Tak, bardzo ładnie. Mhm. Balon na balon. Mhm. Niespotykanych roślin. Mhm. Dobrze. Mhm. Zabawa integrująca, tak. Mhm. Kamienie na szaniec, powiem szczerze, że myślę, że chciałabym, żeby były, dlatego że to jest taka lektura, która jest dość przyjemna, słuchajcie. Myślę, że łatwa w odbiorze i w przekazie, jeśli chodzi o sformułowanie pewnych myśli. No może zaczarujmy, żeby były kamienie na szaniec. Nagrody, konkursy na najlepszy taniec, pięknie. Mhm, mhm. Karaoke, ja sobie też pisałam karaoke. Tak, Wiktorio. Mhm. Babeczki, o! Jeżeli byłby latarnik, to myślę, że to też jest dobra opcja. Wolałabym latarnika, czyli na przykład Quo Vadis, powiem szczerze, bo jest po prostu łatwiejszy, bardziej taki przystępny i myślę, że ten przekaz dla Was też by był łatwiejszy. Mhm. Mhm. O, Belgijka, super.
Ale dlaczego balladyna nie? Myślę, że balladyna też jest dosyć przyjemna tutaj do zredagowania. Dobra, powtarzamy, a później będziemy czarować. Powiem, że nie chciałabym Quo Vadis, żeby było. Właśnie, Oskarze, podzielam twoją. Opowieść wigilijna również bardzo przyjemna, ale słuchajcie, zobaczcie, ile jest takich lektur, o których powiedzieliśmy, że bardzo przyjemne, prawda? Więc tego się trzymajmy, spokojnie, powtarzamy, będzie dobrze. Dobrze. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o ogłoszenie, jesteśmy, słuchajcie, przygotowani. Dobrze. To teraz, słuchajcie, przechodzimy do lektury Mały Książę i chciałabym Was zaprosić do takiego małego quizu, który pozwoli nam przypomnieć sobie, co to, słuchajcie, za postać. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o lekturę Mały Książę, tak jak i przy omawianiu poprzednich lektur, mówiłam o najważniejszych motywach. Jakie motywy występują tu w lekturze Mały Książę? Przede wszystkim podróż. To doskonale wiecie, że jeżeli pojawi się temat związany z podróżą, to jak najbardziej lekturą do wykorzystania Mały Książę może być. I ta wędrówka ma taki charakter edukacyjny, prawda? Pozwala dostrzec pewne rzeczy, które dzieją się na świecie, zdobyć doświadczenie, wiedzę otaczającej rzeczywistości, ale także odkryć samego siebie. Zapamiętajcie, odkryć również samego siebie i też uświadomić sobie, jakie uczucia ja mam, z jakimi uczuciami się muszę mierzyć, spotykać. I te same, jakie uczucia daje innym osobom. Tak, teraz przyjaźni i miłości. To są te trzy, które jak najbardziej występują w tej lekturze. To teraz poproszę Was o wysłuchanie i wskazanie, jaka to jest postać. Słuchajcie, dam trzy postaci na początek, rozpoczniemy z wersją łatwiejszą. To będzie na przykład król, geograf i żmija. I teraz słuchajcie, poproszę, żebyście rozpoznali, będę czytała powoli, rozpoznali, o jaką postać chodzi. Poprzez to rozpoznanie przypomnimy sobie cechy tychże bohaterów, tak aby później w czasie redagowania rozprawki bądź opowiadania wykazać się, tak jak jest w poleceniu, dobrą znajomością lektury. I teraz tak. Posiada jedynie książkową wiedzę na temat usytuowania mórz, rzek, miast, gór i pustyni. Nigdy nie widział naturalnych krajobrazów, ponieważ uważa, że ich poznawanie to praca badawcza. Do wyboru był król, geograf i żmija. Nie opuszcza biura, tworzy raporty na podstawie opowieści badaczy. Symbolizuje ludzi, którzy ignorują świat, rezygnują z możliwości rozwoju, poprzestają na wiedzy innych, no bo nie widział tego, prawda? Świetnie, dobrze, okej. To teraz, słuchajcie, przechodzimy dalej. Będzie do wyboru zwrotniczy, lis albo bankier. Zwrotniczy, lis albo bankier. Chce się zaprzyjaźnić z małym księciem. Wyjaśnia chłopcu, na czym polega prawdziwa przyjaźń. Uważa, bardzo ważny fragment, że przyjaciela najpierw należy oswoić, czyli stworzyć więź, już się pojawiają prawidłowe odpowiedzi. Wymaga to czasu i cierpliwości. Ta postać symbolizuje mądrość i autentyczność w relacjach międzyludzkich. I tu proszę Was, musicie zapamiętać właśnie to ważne, że należy oswoić, prawda? Bo ten motyw związany właśnie z przyjaźnią może się pojawić i wtedy należy to wykorzystać. Jak najbardziej tak. Teraz słuchajcie, ponieważ widzę, że idzie Wam bardzo dobrze, zadanie utrudniam. Nie mówię i nie podpowiadam, jaka to może być postać. Spróbujcie rozpoznać, ale wierzę, że dacie radę. Dobrze? Sprzedaje tabletki, które uwalniają od pragnienia. Uważa, że jego produkt jest bardzo pożyteczny, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas. Symbolizuje on ludzi, którzy za wszelką cenę próbują sobie siebie kontrolować, przez to gubią poczucie sensu wykonywanych czynności, tracą równowagę wewnętrzną. Świetnie, bardzo dobrze.
Bardzo ładnie, tak. Symbolizuje ludzi, którzy za wszelką cenę próbują siebie kontrolować i tracą sens, a także radość, równowagę wewnętrzną z wykonywanych czynności. Jak najbardziej prawidłowe odpowiedzi się pokazują, tak, to jest kupiec. Bardzo dobrze. Słuchajcie, jeżeli miałabym oceniać, widzę, że idzie Wam fantastycznie i tego się trzymam. Dobrze. To teraz chciałabym Was zaprosić do innej pracy, również związanej z lekturą Mały Książę. Bardzo proszę, przeczytajcie ten fragment uważnie. Pamiętajcie, że na egzaminie czytamy, wracamy do fragmentu wielokrotnie, możemy sobie podkreślać i dobrze jest przy technice rozwiązywania najpierw zastanowić, jaka może być prawidłowa odpowiedź, a później na przykład sprawdzić, czy taka jest, bo wtedy macie pewność, że na pewno zrobiliście dobrze. Proszę przeczytać. Martynko, będzie jeszcze zadanie o kupcu. Sprzedaje tabletki, które uwalniają od pragnienia. I tak jak wspomniałam, to jest człowiek, który jest symbolem ludzi, którzy próbują wszystko kontrolować, kontrolować siebie, nie mają takiej równowagi wewnętrznej, nie czerpią też radości. To jest właśnie tenże przykład, ale będzie jeszcze. Bardzo proszę, jeżeli przeczytacie, dajcie mi znać. Świetnie. Dobrze, to teraz słuchajcie, przechodzimy już do konkretnych zadań i zobaczcie. Mamy wybrać odpowiedź P lub F, czyli fałsz, w zależności jak oceniamy. Dobrze, i teraz zwrotniczy jest bystrym i refleksyjnym obserwatorem rzeczywistości. Proszę napiszcie, czy pierwszy zwrotniczy jest bystrym i refleksyjnym obserwatorem rzeczywistości, to jest prawda czy fałsz? Dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o pierwszą odpowiedź, to jest jak najbardziej prawda. Wrócę tutaj na chwilę. Zobaczcie, ekspedują pociągi, które ich rozwożą, jedny w prawo, drugi w lewo, obserwuje wszystko, prawda? Czego szukają? Tego nawet człowiek nie wie, prawda? Więc widać, że jest to obserwator, który widzi, co się dzieje. Ma też refleksję na temat tego, co tutaj mamy zaprezentowane. To teraz drugie. Dzieci w podróży zachowują się bardzo podobnie jak dorośli. I jak tutaj drugie. Tam był taki fragment. Tylko dzieci wiedzą, czego szukają, rzekł mały książę. Tracą czas na lalkę szyfonu, która nabiera dla nich znaczenia i jeśli im ją zabrać, płaczą. Może jeszcze pokażę ten fragment. Tylko dzieci rozpłaszczają swoje noski na szybach, prawda? Dobrze. I tutaj jak najbardziej zaznaczacie tak. Pierwsze prawda, drugie fałsz. Bardzo dobrze, przechodzimy dalej. Mamy kolejny tekst. Bardzo proszę, zapoznajcie się. I tutaj, Martynko, jest dla ciebie fragment z kupcem. Przeczytaj go uważnie, więc przypomnisz sobie zapewne, co to za postać. Dobrze. Jeszcze pojawiają się odpowiedzi. Dobrze.
Dobrze. Dobrze. Pozwolicie, że przesunę. I teraz słuchajcie tak. Podaj dwa sposoby, których użył kupiec, aby zachęcić potencjalnych kupujących. Nie cytuj, czyli nie przepisujemy fragmentu, bo to się często zdarza, że uczniowie tak robią. My musimy ten tekst sobie przeczytać i napisać swoimi słowami. Krótko, zobaczcie, liczba linijek też jest pewną podpowiedzią, jak długa powinna być ta wypowiedź. Mamy dwa sposoby, więc mamy dwie linijki, a w jednej linijce zbyt wiele nie napiszemy. To ja przewinę jeszcze tekst. I przeczytam, słuchajcie, podaj dwa sposoby, jakich użył kupiec, aby zachęcić potencjalnych kupujących. Cóż on im zaproponował, słuchajcie. Świetnie. Zaoszczędzą czas, dobrze. Oszczędność czasu, tak jest. Dobrze. Dobrze, ale pamiętajcie, w poleceniu mamy dwie odpowiedzi i to jest bardzo ważne. Dwa sposoby to są dwa punkty, natomiast jeden sposób, jeżeli się pojawi, dostaniecie jeden punkt, więc musimy poszukać drugiego. Dobrze, więc słuchajcie, tutaj piszecie do mnie, tak, po pierwsze tak, co robi tutaj kupiec? Po pierwsze, prezentuje zalety produktu, czyli mówi, udoskonalone pigułki, które odbierają pragnienie, czyli prezentuje produkt, to może być pierwszy sposób, jak zachęca, jak chce sprzedać, jak chce zaprezentować potencjalnym nabywcom swój towar, prezentuje jego zalety. Teraz proszę Was, może użyć takich sformułowań, to co napisaliście. Podkreśla, że oszczędza się czas. To było najbardziej oczywiste, wszyscy to zauważyliśmy. Podkreśla zalety poprzez oszczędność czasu. Ale teraz słuchajcie, co robi jeszcze, żeby sprzedać? A popatrzcie na ten fragment. Tutaj to wielka oszczędność czasu, rzekł kupiec. Eksperci dokonali kalkulacji. Jak on chce sprzedać ten produkt, wykorzystując ten fragment? Eksperci dokonali kalkulacji. Tu jest ta podpowiedź. Eksperci dokonali kalkulacji. Czy to zdanie wpłynie na kupujących, czy raczej nie? Dobrze, zgadza się Oskar, ale jeszcze inny sposób. Jak najbardziej. Właśnie, tak jest. Słuchajcie, to nie mówi, to ja powiedziałem kupiec, tylko słuchajcie, eksperci powiedzieli i dokonali kalkulacji, czyli powołuje się na jakieś autorytety, bo wie, że to zawsze dobrze działa, prawda? Tak, uzasadnia siłą wyższą, jak najbardziej tak, bo moje zdanie może się tu nie liczyć, ale eksperta jak najbardziej. Teraz słuchajcie, pokazuje jeszcze jedną rzecz, że z tym zaoszczędzonym czasem możemy zrobić, co chcemy. Jesteśmy panami sytuacji, prawda? Daje taką alternatywę. Właśnie. Więc tutaj bardzo ważne. Po pierwsze, prezentuje zalety. Po drugie, podkreśla oszczędność czasu. Powołuje się na zdanie ekspertów. I tutaj pokazuje alternatywę, że mamy możliwość wyboru, co zrobimy z tym wolnym czasem. Świetnie. Tak jest. I bardzo ważne, jak pojawia się słowo ekspert, to zawsze człowiek, słuchajcie, jest z innym nastawieniem. Wie, że to musi być dobry produkt, sprawdzony, może nawet i najlepszy. Teraz słuchajcie, bardzo ciekawe pytanie. Czy sposoby zastosowane przez kupca są perswazją czy manipulacją? Zajmij stanowisko i uzasadnij. I słuchajcie, bardzo często przy tego typu zadaniach wcale nie musi być to wasze zdanie, że uważacie, że to jest manipulacja albo perswazja. Wybierzcie takie zdanie, które możecie lepiej uzasadnić, żeby ono było czytelne, które może nie do końca zawsze jest zgodne z naszym, ale potraficie je ładnie uzasadnić, tak by osoba sprawdzająca wiedziała, o co chodzi. I teraz słuchajcie, czym się różni manipulacja od perswazji? Manipulacja to wtedy, kiedy przekonujemy kogoś, że to jest najlepsze rozwiązanie dla niego. Ale wcale tak nie jest, bo my chcemy coś osiągnąć. Natomiast perswazja jest wówczas, kiedy uważamy, że ten produkt jest faktycznie najlepszy
i mówimy to z całym przekonaniem, jesteśmy o tym przekonani, nie sugerujemy niczego, żeby ktoś zrobił coś dla nas, pod nasze tutaj jak gdyby zdanie, tylko wierzymy, że to jest faktycznie najlepsze. No i widzę, że mi piszecie, prawda? To jest manipulacja lub perswazja, ale teraz słuchajcie, jest jeszcze jedno. Zajmij stanowisko, to stanowisko zajęliście, a teraz musimy uzasadnić, dlaczego to jest manipulacja albo dlaczego to jest perswazja. No to wcale nie jest takie proste zadanie, ale wiem, że dacie radę. No to spróbujemy uzasadnić, dlaczego manipulacja. Pamiętajcie, manipulujemy, chcąc osiągnąć swoje stanowisko tutaj przekonać, bo ono jest najlepsze dla nas, nie dla tej drugiej strony, a w przypadku perswazji wierzymy, że jest najlepsze dla tej drugiej osoby. Czytam. Ponieważ kupiec usiądzi, że to jest najlepszy przedmiot, tak. Ponieważ kupiec mówi, że oszczędzamy 53 minuty, jakoby czyli eksperci, a każdy może pić wody więcej. Manipulacje, ponieważ on nam to wmawia. Mhm. Myślał tylko o pieniądzach, dobrze. Mhm. Mhm. Manipulacja, zależało na pieniądzach, tak jest. To słuchajcie, to ja zgadzam się tutaj z tymi opisami, natomiast słuchajcie, co możemy napisać? Oczywiście przedstawię propozycje związane i z manipulacją, i z perswazją. Po pierwsze tak, kupiec stosuje perswazję, bo przekonuje potencjalnego klienta do kupna towaru, podając jego zalety, prawda? Mówił o tych zaletach, przekonuje, jest szczery, nie ukrywa swoich intencji, czyli mówi o zaletach, wierzy, że ten towar jest najlepszy. I to jest dowód na perswazję. Natomiast słuchajcie, na manipulację, stosuje manipulację tutaj, czy manipuluje ewentualnym nabywcą, bo powołuje się na nieznanych ekspertów. Słuchajcie, czy było jakieś słowo powiedziane, co to za eksperci, w jakiej dziedzinie, może jakieś nazwisko? Nie, on mówi eksperci. Każdy tak może powiedzieć, prawda? Ja też mogę powiedzieć, że jestem ekspertem i na egzaminie na pewno będzie latarnik. No nie. Prawda? Bo to nie będzie prawda i byłoby to z mojej strony jak najbardziej manipulacja. Mhm, świetnie tutaj Kamila napisałaś, więc też słuchajcie, na nieokreślonych ekspertów się powołuje i na ich badania, a wie doskonale, stosując manipulację, bo manipulant to wie, słuchajcie, że powoływanie się na autorytety zawsze robi dobre wrażenie. Więc w pierwszym przypadku prezentuje, mówiąc o perswazji, zalety tego towaru, jest szczery i uzasadnia to swoim też zdaniem, że uważa, że jest najlepszy. W drugim przypadku na przykład powołuje się na nieznanych ekspertów. Dobrze, mam nadzieję, że to jest jasne, bo widzę, że tutaj ładnie zaczęliście pisać, więc jak najbardziej tak, po tym trudnym zadaniu. Teraz zadanie, słuchajcie, bardzo łatwe i przyjemne, żebyśmy sobie tak to wszystko zrównoważyli. Napisz, jakie cechy charakteru małego księcia można zaobserwować w sytuacjach przedstawionych w zacytowanych fragmentach. Podaj dwie cechy i wyjaśnij, co o nich świadczy. Pamiętacie, on rozmawiał z kupcem, rozmawiał też ze zwrotniczym. Jakie dwie cechy możemy? Dobrze, świetnie. I wyjaśnij, co o nich świadczy. To teraz, Wiktorio, napisz ta ciekawość. Po czym wywnioskowałaś, że cechą małego księcia jest ciekawość? Mhm. 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 Zainteresowanie, tak. Ciekawość, jak najbardziej. Mamy tych cech wpisać dwie. Mhm. Świetnie, Piotrze, ja bym też poszła. Jest ciekawy świata, ciągle zadaje pytania, prawda? Bardzo ładnie. Mhm, dobrze. Słuchajcie, też możemy napisać, że jest komunikatywny, bo potrafi się dogadać i tutaj ze zwrotniczym i potrafi dogadać się z kupcem, prawda? Czyli z ludźmi dorosłymi, więc widać, że potrafi komunikować się, więc zadałabym tak. Jest ciekawy świata, bo zadaje pytania, formuje pytania, stawia pytania. Jest, słuchajcie, mądry, bo wyciąga wnioski, ale widzieliście, że tam pojawiały się też refleksje, co bym zrobił, gdybym miał te 53 minuty wolne, prawda?
Więc jest też mądry, wyciąga wnioski, jest, słuchajcie, logiczny w tym wszystkim poprzez stawianie konkretnych pytań, a też, słuchajcie, bym zapytała, nie dał się skusić, asertywny, świetnie, bardzo dobrze, a czy on jest uprzejmy? Czy moglibyśmy napisać, że mały książę w zaprezentowanych fragmentach jest uprzejmy? Świetnie, Zuziu. Czy on jest uprzejmy? Tak. Rozmowny, Julia, ja bym zaproponowała komunikatywny, prawda? Dobrze. A po czym byście powiedzieli, że jest uprzejmy? Jaki fragment o tym zadecydował? Ja może pokażę pierwszy, zobaczcie. Co potwierdza? Jakbyście wybrali cechę uprzejmość, to co by było potwierdzeniem? Zobaczcie, dzień dobry, rzekł mały książę. Dzień dobry, rzekł kupiec. Widzicie, używa zwrotów grzecznościowych, prawda? Więc widać, że jest to przykład osoby, która stosuje zwroty grzecznościowe, więc jest na pewno osobą kulturalną. Przedstawia się, dzień dobry, przywitanie, świetnie, bardzo dobrze. Czyli te cechy to jest uprzejmy, ciekawy świata, dociekliwy, komunikatywny, mądry, myślący logicznie, świetnie, bardzo ładnie. Świetne cechy podane i świetnie wyjaśnione, bardzo dobrze. Dobra. Teraz mamy takie zdanie, bardzo ważne, słuchajcie, bo tutaj jeżeli w podpunkcie AB popełnimy błąd, no to całe zadanie leży i ten jeden punkt nie zostanie nam przyznany. Bardzo ładnie, Zuziu. I teraz tak, mamy rozświetlony, pośpieszny, kucząc jak grzmot, wrząsnął budką zwrotniczego. I teraz słuchajcie, czy ten podkreślony fragment, hucząc jak grzmot, jest metaforą czy porównaniem? Metafora, tak jest, świetnie, nie ma żadnego problemu. Tutaj bardzo często, słuchajcie, jak pojawia się jak, to możemy wiedzieć, że jest to porównanie, bo to jest takie zestawienie cech, może być osób, zjawisk, przeżyć, prawda? W celu ich wzajemnej konfrontacji. Dobrze, wybraliśmy porównanie, żeby podkreślić, tak jest, ani emocje narratora w to nie będą wchodzić, ani podniosły patetyczny charakter wypowiedzi, absolutnie nie, bo tutaj go zwyczajnie nie ma, więc jak najbardziej ogrom i moc pociągu, hucząc jak grzmot, bardzo ładnie, świetnie. Dobrze, teraz zdanie znowu, prawda, fałsz. Bardzo proszę. Mały książę jest osobą opiekuńczą i odpowiedzialną, co widać w jego zachowaniu wobec róży, baranka i planety. Prawda czy fałsz? Pijak, król, próżny, biznesmen. To osoby, z którymi mały książę zaprzyjaźnił się w czasie swojej podróży. I pojawia się, tak, pierwsze, prawda, tak, świetnie. Bardzo dobrze. Widzę, że te zadania prawda, fałsz rozwiązujecie błyskawicznie i wszyscy poprawnie, więc czytanie ze zrozumieniem, bardzo ważna umiejętność opanowana. Dobrze. Teraz znowu słuchajcie zadanie za dwa punkty, które wymaga sformułowania odpowiedzi i widzimy, mamy linijki, więc sugerują nam, jaka to ma być odpowiedź. I teraz popatrzcie. W powyższym utworze można znaleźć wiele zdań zawierających jakąś życiową mądrość. Wyjaśnij podaną sentencję, czyli tą myśl i napisz, który bohater małego księcia i w jakiej sytuacji przekonał się o jej prawdziwości. I teraz słuchajcie, dobrze by było rozpocząć przypomnieniem sobie, kto to powiedział i co to miało oznaczać. Bo zobaczcie, decyzja o oswojeniu oznacza, że przekonał się o tym i w jakiej sytuacji. Dobrze. Tutaj, Wiktoria, jak będziesz pisała, rozumiem, że słowo on zastąpisz konkretnym sformułowaniem, prawda?
Dobrze. Oswojenie niesie ze sobą ryzyko łez. Proszę napiszcie, jak to rozumiecie, jak ta sentencja, ta złota myśl ma być. Dobrze, przekonał się o tym mały książę, prawda? Kiedy rozstawał się z lisem, tak? Żeby nie napisać, że przekonał się o tym lis, tylko przekonał się o tym mały książę, kiedy rozstawał się z lisem, dobrze. Oznacza to, że zaprzyjaźnienie się niesie ze sobą nie tylko szczęście, ale też smutek, dobrze. Dobrze, okej. Rozumiem, Wiktoria, tak też sobie pomyślałam. Dobrze. I tutaj słuchajcie, tu mi napisała Julia, prawda? Julia, dobrze by było, jakbyś doprecyzowała na przykład dlaczego, bo sformułowałaś to bardzo ładnie, natomiast jeszcze bym dopisała dlaczego. O, właśnie, Oliwier tutaj już doprecyzował, tak. Tak. I dlaczego, Natalko? Jeszcze dodajmy ten fragment. Oswojenie niesie ze sobą ryzyko łez. To oznacza, że przyjaźniąc się z kimś, tworzymy więzi, relacje, ale stajemy też się poddani na zranienie, cierpienie, kiedy przyjaciel nas opuszcza, kiedy odchodzi, prawda? Tak. Przyjaciół, świetnie, Szymonie. Dobrze. Tak. Bardzo ładnie. Super. Myślałam, że to zadanie sprawi wam więcej trudności, ale jest ok. Słuchajcie, i jeszcze tutaj podajecie, bardzo ładnie, podajecie, że to mały książę doznał tego uczucia, kiedy rozstawał się z lisem, prawda? Ale też można wymienić pilota, kiedy mały książę musiał opuścić ziemię. I tak naprawdę tych opcji, pamiętajcie w zadaniu, że jeżeli wyjdziecie z egzaminu, żeście się nie denerwowali, że wszyscy na przykład podali lisa i małego księcia, a ja podałam pilota i małego księcia. Wcale nie oznacza, że wykonaliście to zadanie źle. Ważne, aby było ono zgodne z poleceniem. Więc myślę, że to zadanie jest dla nas łatwe. To teraz słuchajcie, chciałabym też z wami porozmawiać i przedstawić wam różne tematy, najpierw rozprawek. Różne tematy rozprawek, które mogą się pojawić. Przeanalizowałam je i chciałabym, żebyście mi napisali, jeżeli by było takie właśnie, tak sformułowany temat, do jakiej lektury byście się odwołali. Bo czasami pojawia się polecenie, które mówią, do jakiej konkretnej lektury mamy się odwołać, a czasami mówią tak. Podróż nie jedno ma imię. Napisz rozprawkę, i ten fragment, słuchajcie, jest we wszystkich rozprawkach, jakie przejrzałam, jest stały. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, jakie znaczenie miało podróżowanie w życiu wybranych przez ciebie bohaterów literackich. I to też. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, czyli wy wybieracie tą lekturę, i do innego utworu literackiego. Innego utworu literackiego, czyli może być zarówno wiersz, może być jak i utwór pisany prozą. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. I teraz mam do was pytanie. Podróż nie jedno ma imię. Jakie znaczenie miało podróżowanie w życiu wybranych przez ciebie, i pamiętajcie, bohaterów literackich? I teraz powiedzcie mi, jakie lektury byście wybrali? Pojawia się mały książę, tak jest. Pojawia się... latarnik. Powiem szczerze, że nad tym panem Tadeuszem się zastanawiałam, też można by było znaleźć, ale zawsze wybierajcie te lektury, które są oczywiste, w którym to ten przekaz jest jasny, bo będzie wam łatwiej sformułować tutaj później argumenty, przykłady do naszej tezy. Właśnie, słuchajcie, latarnik, mały książę też, ale słuchajcie, mogłyby się pojawić, jeśli chodzi o utwór literacki, sonety krymskie, inny utwór, to mogłoby być W pustyni i w puszczy, przykład, nie, lektury tutaj nie jako tej obowiązkowej, ale innego utworu literackiego, Hobbit może się pojawić, no i moja też, jeżeli ktoś lubi kryminały, to Agatha Christie i Morderstwo w Orient Expressie. Świetnie. Bardzo dobrze, jest. Teraz słuchajcie dalej. Jakie uczucia zrządzą człowiekiem? Napisz, jaki wpływ na życie wybranych bohaterów miały uczucia. No i znowu pojawia się, odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i 200 wyrazów. Co byście napisali? Właśnie, jak wpływ na życie wybranych bohaterów miały uczucia? Pojawia się mały książę, jest. Pan Tadeusz, jest.
Opowieść wigilijna jest, tak jest. Latarnik, tak. Quo vadis jest. Tak jest. Reduta Ordona jeszcze mogłoby być, słuchajcie, kamienie na szaniec też, prawda? Jak najbardziej tak. Śmierć pułkownika. Mogły być też Krzyżacy albo Oskar i Pani Róża, jeżeli mówimy o innych utworach. Dobrze, bo za chwilę kończymy. Słuchajcie, teraz dalej. Teraz młodość jest zazwyczaj okresem radosnym i beztroskim. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy młodzieńczy wiek wybrany przez Ciebie bohaterów literackich jest wyłącznie okresem beztroski. No i co Wy na to? I znowu wybrana lektura obowiązkowa lub inny utwór. Właśnie, pojawia się zemsta. Pan Tadeusz. Też stawiałabym na Pana Tadeusza jak najbardziej. A słuchajcie, a kamienie na szaniec? Czy tam ten młody wiek to tylko okres beztroski? Tam chyba najłatwiej. Tak, Natalio, chyba bym poszła właśnie w tym kierunku. Dobrze. Jeśli chodzi o inne utwory, to oczywiście mogą być na przykład syzyfowe prace. To Olu na końcu. Świetnie, Patrycja, dobrze. I teraz dalej. Teraz słuchajcie, od młodości do miłości. Miłość czasem przynosi szczęście, a czasem cierpienie i rozczarowanie. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, jak miłość wpłynęła na postępowanie wybranych przez Ciebie bohaterów. No to szukajmy tej miłości, słuchajcie. Gdzie jest miłość, która przybrała różne oblicza i różnie pokazywała? No, na przykład Świtezianka, tak? Mały Książę, tak? A taka lektura chyba niezbyt lubiana przez dzisiejszą młodzież, ja sama pisałam na egzaminie. Słuchajcie, Zemsta jeszcze. Pamiętacie Miłość? Klary i Wacława? Quo vadis, tak jest. Pan Tadeusz jak najbardziej, tak jest. Mały Książę też. Tak. Słuchajcie, bardzo dobrze. Widzę, że bez problemu wybieracie zadania, do zadań, do poleceń wybieracie lektury, a to jest połowa już sukcesu. Odpowiednio dobrać lekturę, bo na tej podstawie będziemy rozwijać tę myśl. I myślę, że to zadanie nie sprawiło Wam świetnie, tak, Balladyna jak najbardziej tak, świetnie, tak, Julia, super. Dobrze. To teraz słuchajcie, chciałabym Was zaprosić jeszcze do jednego zadania. Bardzo proszę, przeczytajcie polecenie. Jeżeli przeczytaliście, dajcie mi znać. Dobrze, dziękuję Szymonie. Teraz zadanie. Chciałam się wybrać różne zadania. Słuchajcie, oceń prawdziwość wypowiedzi. Profesor Blarczyk nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Cofnę. Czy udziela on jednoznacznej odpowiedzi na pytanie? Czyli wyraźnie mówi, jak rozwiązać sytuację.
dobrze. Dobrze, i czekam. O, tu się pojawiają dużo literek P, a tu popatrzcie, nie udziela jednoznacznej. Generalnie jednak nie tylko w dedykacjach, ale i w korespondencji, przy oficjalnych powitaniach i tym podobnych okolicznościach pierwszeństwo oddajemy paniom. Czyli odpowiedź udziela jednoznacznej odpowiedzi. Generalnie pierwszeństwo oddajemy paniom. Więc zapamiętujemy to, tak. Natomiast w drugim wypowiedzi profesora Bralczyka zawarta jest opinia, tak. Nie powołuje się na jakieś tutaj górnolotne słowa, wyraża swoją opinię i to jest jak najbardziej prawda. Tak jest, bardzo ładnie. Nie chcę tutaj dużo mówić, bo kolejne zadanie jest związane jeszcze z wypowiedzią profesora Bralczyka. Świetnie, o, przepraszam. W ostatnim zdaniu wypowiedzi profesora Bralczyka słowo generalnie można zastąpić wyrazem, a on mówi tak. Generalnie jednak, nie tylko w dedykacjach, ale i w korespondencji przy oficjalnych powitaniach i w tym podobnych okolicznościach pierwszeństwo oddajemy paniom. Które słowo można by było zastąpić sformułowaniem generalnie jednak? Jak byście wybrali? Kompletnie, zasadniczo, gruntownie czy całkowicie? Odpowiedź A, B, C czy... Jeżeli macie wątpliwość, słuchajcie, to podstawcie sobie do tej wypowiedzi te słowa. No na przykład tak, pojawia się całkowicie albo pojawia się zasadniczo i czytam. Zasadniczo jednak nie tylko w dedykacjach, albo może być całkowicie jednak. No i teraz wybierzcie, która odpowiedź lepiej brzmi. Oczywiście wersja zasadniczą, czyli odpowiedź B, ale tak, słuchajcie, zrobiliście. No słuchajcie, mam takiego pięknego psa, ale o nim i co go spotkało na następnym spotkaniu. Dzisiaj już kończę, jeszcze pokażę elementy ogłoszenia i zaproszenia, bo były takie pytania. Słuchajcie, jeszcze w poniedziałek widzimy się o tej samej porze, będą jeszcze zadania, będzie tutaj też kilka słów o tej stronie technicznej, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Myślę, że nie musicie się stresować, można jeszcze wykorzystać ten weekend na jakieś lekkie powtórki, żeby sobie pewne rzeczy poprzypominać, ale widzę, że dajecie rady. I tu proszę bardzo jeszcze ogłoszenie, to są te stałe elementy, kto, kogo, kiedy, na co, gdzie. I to przy zaproszeniu, ogłoszeniu można mówić o 5 palcach dłoni. Słuchajcie, z mojej strony to już tyle, bardzo szybko ten czas minął, ale jestem bardzo zadowolona z pracy z Wami, bo wychodziło nam to wszystko świetnie, serdecznie Wam gratuluję i życzę Wam, żebyście trzymali taką formę na egzaminie we wtorek na języku polskim. Żegnam się z Wami i mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia w poniedziałek 19:30. Wszystkiego dobrego, odpoczywajcie. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie.